Pamiętajmy, że dziennikarz, jego rolą spotykając się z zawodnikiem, nie jest zbudowanie go do tego, żeby odniósł sukces. Oczywiście życzymy tego, no bo my jesteśmy zależni od tego sukcesu, no ale naszym zadaniem jest przekazanie, zapytanie o wszystkie wątpliwości, o wszystkie mocne, słabe strony rywala i tak dalej, jeśli nie zawodnika, to jego trenera. To jest podcast Głowa Rządzi. Audycja o psychologicznych aspektach sportu, aktywności fizycznej i optymalnym funkcjonowaniu. Ja nazywam się Grzegorz Więcław i zarówno z wykształcenia, jak i pasji jestem psychologiem. W ramach tego podcastu staram się odkrywać różne ścieżki prowadzące do mistrzostwa sportowego i osobistego. Razem z moimi gośćmi poszukuję odpowiedzi na pytania związane ze sposobami na polepszanie wyników, utrzymanie dobrostanu oraz świadome i szczęśliwe życie. Zapraszam do słuchania. Hop, hop, mamy maj. Co prawda ten maj cały czas jest jeszcze obarczony brzemieniem koronawirusa, ale maj to zawsze maj. I wraz z promieniami słońca przynosi ze sobą odrobinę nadziei dla nas wszystkich, w tym oczywiście również dla świata sportu. Zanim wskoczymy w wir odcinka numer 33, chciałbym z całego serducha podziękować wszystkim trzem osobom, które zdecydowały się wesprzeć podcast na platformie Patronite. Jesteście po prostu wielcy. Wasza decyzja wiele dla mnie znaczy. Ja wierzę, że kropla drąży skałę i każda kolejna wpłata sprawi, że będę mógł realizować dla was i dla siebie również cele subskrypcyjne podcastu, które ustaliłem w tym serwisie. Ty też oczywiście możesz być taką kroplą i pomóc mi realizować ten projekt, do czego niezmiennie serdecznie zachęcam. A jeśli nie wiesz, o czym jest tutaj w ogóle mowa, czym jest ten cały Patronite i jak dzięki niemu możesz wesprzeć moją działalność podcastową, odsyłam cię bezpośrednio do strony mojego profilu www.patronite.pl/głowa-rządzi bez polskich znaków. Możesz też odsłuchać wstęp poprzedniego, 32 odcinka podcastu Głowa Rządzi z Alicją Jeromin. Tam wszystko tłumaczę jak należy. A w razie pytań lub wątpliwości pozostaje oczywiście do twojej dyspozycji, mój drogi słuchaczu. A teraz już zwracam uwagę twoich uszu w kierunku tego, co dzisiaj najważniejsze, czyli tego, co do powiedzenia ma gość odcinka numer 33. A jest nim Michał Pol, znany, lubiany i bardzo doświadczony dziennikarz sportowy. Dla mnie osobiście spotkanie z nim i nagranie tej rozmowy było niesamowicie ekscytujące, bo redaktora Pola śledzę i cenię od wielu lat i tym bardziej ucieszyłem się, kiedy zgodził się wystąpić w podcaście i opowiedzieć, jak sport wygląda z jego punktu widzenia. Michał okazał się nie tylko skarbnicą sportowych historii, anegdot z wielkimi gwiazdami w tle, ale też źródłem wartościowej perspektywy na pracę dziennikarzy sportowych, o której zbyt często nie mówimy. W rozmowie odpowiedział na wiele intrygujących mnie i was pytań, a także opowiedział o całkiem sporym kawałku swojego dziennikarskiego życia. Z racji restrykcji związanych z pandemią koronawirusa nasza rozmowa odbyła się rzecz jasna online, przez co w niektórych momentach jakość nagrania może pozostawiać sporo do życzenia. No ale no cóż, to nie jest obecnie zależne ode mnie.
pozostaje mi tylko zapewnić Was, drodzy słuchacze, że z niecierpliwością czekam na rozmrażanie naszego kraju i ponowną możliwość podróżowania po Polsce z moim podcastowym sprzętem w celu spotykania się i nagrywania dla Was kolejnych wartościowych materiałów z ciekawymi gośćmi. A teraz już dość tego tłumaczenia, bo rozmowa z Michałem jest tak czy inaczej bardzo ciekawa i naprawdę da się jej odsłuchać pomimo drobnych problemów technicznych, szczególnie po mojej stronie. No, to teraz już bez dalszych ceregieli zapraszam do odcinka numer 33. Cześć! Zatem dzień dobry, witajcie w kolejnym odcinku podcastu Głowa Rządzi. Dzisiaj moim i waszym gościem po raz pierwszy w historii tej audycji jest dziennikarz sportowy Michał Pol. Dzień dobry, Michał. Dzień dobry, witam serdecznie. Michał obecnie współpracuje m.in. z portalem Sportowe Fakty. Prowadzi popularny kanał YouTube'owy Pol Sport. Ja obserwuję Michała od długiego czasu i przyznaję, że Michał żyje sportem i zna sport od podszewki, a takich ludzi w podcaście zawsze witam z wielkim uśmiechem i otwartymi ramionami. Spotkaliśmy się w nietypowych czasach, Michał, bo sport stanął. Tak. Jak tobie upływa czas bez sportowej rywalizacji? Rzeczywiście, bardzo, bardzo trudny czas, bo dopiero w takiej chwili uświadamiam sobie, jak bardzo niepotrzebny na świecie jest dziennikarz sportowy, tak? Jest jednym z ostatnich potrzebnych zawodów w chwilach takiej globalnej katastrofy. No, co ja mogę zrobić, jak ja umiem tylko gadać o sporcie, przepytywać sportowców, a tutaj rzeczywiście sport stanął, ale media społecznościowe, w których ja jestem obecny od kiedy one się tylko właściwie pojawiły tak naprawdę, od lat, kiedyś posiadając bloga, potem kiedy tylko dołączały nowe kanały, takie jak Twitter, jak YouTube, jak Facebook, ja wszędzie tam się instalowałem, nie ze względu na jakąś kalkulację, tylko po prostu, bo tam byli ludzie, tacy sami jak ja, pasjonaci sportu, z którymi można było pogadać, ja zawsze byłem otwarty na interakcje. I to mi pozwoliło przez te lata stworzyć społeczność, czy na Twitterze, czy właśnie kiedyś na blogu, bardzo olbrzymia ilość komentarzy i dyskusje całe i tak dalej, i tak dalej. Dzisiaj na YouTubie, więc kiedy nawet nie możemy, pamiętam ostatnia sportowa rzecz, jaką ja zrobiłem na YouTubie, to takie live'y, czyli na żywo, zawsze wchodzę po ostatnim gwizdku ważnych meczów, a już na pewno zawsze po każdym wieczorze Ligi Mistrzów we wtorek i środę i jest zawsze parę tysięcy osób i sobie gadamy, komentujemy, ja czytam czat i tak dalej, wszystkie kontrowersje, rozstrzygnięcia, nagle Liverpool został wyeliminowany i to była jedna z ostatnich rzeczy, jaką skomentowałem. Ale kiedy przestała grać Liga Mistrzów, wszystkie ligi, to ci ludzie i tak się chcą spotykać i gadać. Jeśli nie ma piłki, to chociaż gadać, kiedy wróci, tak? Jak wróci, jaka jest sytuacja. Jednak, ponieważ sport, prawda, to jest wielki biznes, więc władcy sportu muszą już patrzeć, jaki biznes będzie wyglądał po pandemii, jakoś się organizować, albo na przykład po prostu robić transfery. Wiadomo, że bardzo to uderzy w rynek transferowy, wiele klubów zubożeje, wiemy, że są przenoszone zawody, wielkie imprezy jak Igrzyska Olimpijskie, Igrzyska Paraolimpijskie, Mistrzostwa Europy w piłce nożnej, ale też i mnóstwo pomniejszych, ale dalej wielkich imprez Mistrzostw Świata i tak dalej. Na przyszły rok i jeszcze nawet na za dwa lata. Tu pomaga FIFA, tu pomaga UEFA, wszyscy coś robią, kluby ubożeją i instytucje sportowe, niektóre wręcz bankrutują, najsilniejsi na tym korzystają, więc cały czas są tematy, nawet takim tematem jest, jak sportowcy się organizują w czasach pandemii, jak trenują indywidualnie, jak pomagają charytatywnie. Pamiętam, że znaczy w czasie pandemii najlepiej chyba się obejrzał blog, w którym komentowaliśmy to przekazanie przez Roberta Lewandowskiego miliona euro i ataki, z jakimi on się spotkał, a że za mało, a że co to jest, a że on zarabia, patrzenie mu do portfela, a jak on rocznie zarabia tyle, to tak jakby bym ja zarabiał 3000 i przekazał 200 zł na tak naprawdę na cele charytatywne, a czy na pewno to na polską służbę zdrowia, jeśli na niemiecką, a to, a tamto. Jakiś taki niesamowity
wzburzyło to nasze społeczeństwo, no i tutaj właśnie żeśmy o tym sobie gadali, tak, więc jakby tematów nie brakuje, społeczność chce się spotykać. Na kanale sportowym, który rozkręciliśmy, to jest taki kanał, właśnie tak się nazywa, kanał sportowy na YouTubie z kolegami trzema, Krzysztofem Stanowskim, Mateuszem Borkiem, Tomkiem Smokowskim. No mieliśmy mnóstwo merytorycznych programów, ale że trudno gadać o merytoryce, o zawodach, o meczach i tak dalej. Jednym z elementów był Hate Park. To nie jest nazwa, może trochę jest mylna, że to jest Hate Park, gdzie można... Znaczy chodzi o to, że widzowie do nas na YouTube mogą się dodzwaniać telefonicznie poprzez radio czy poprzez Skype'a, my z nimi rozmawiamy. Oni mogą wtedy nam wygarnąć, mogą zhejtować gościa, ale okazało się, że to są po prostu takie ciekawe dwugodzinne rozmowy z gościem na żywo i czasami pojawiają się elementy hejtu, ale raczej jeżeli... to raczej łagodnej szydery, ale generalnie ciekawości, tak? I mimo, że się w sporcie nic nie dzieje, to ludzie jednak chcą ze sobą dalej spędzać czas, chcą o tym sporcie gadać o jakichś minionych rzeczach, wspominać, słuchać anegdot, wybiegać w przyszłość, więc... No właśnie, bo ja sobie Michał, myślę, że to jest takie szczęście w nieszczęściu, że pandemia trafiła nas w czasach, kiedy mamy internet, tak. Bo dzięki internetowi nie mamy społecznej izolacji, mamy fizyczną izolację. My możemy być cały czas w kontakcie z innymi ludźmi, którzy są dla nas ważni, którzy są naszą jakąś społecznością i cały czas możemy z nimi wchodzić w jakieś interakcje. I jedną z takich interakcji jest właśnie kanał sportowy, który myślę jeszcze wróci tutaj w naszej rozmowie, bo to jest fantastyczna inicjatywa i słuchacze też będę zachęcać do tego, żeby odpalili to w YouTubie. Tak. Ale poczekaj, zobacz tylko, dodam tylko, zobacz jaki paradoks. Aha. Przecież wy psychologowie ostrzegaliście przez lata, że media społecznościowe prowadzą właśnie do takiej socjalnej izolacji, do tego, że stajemy się powoli bytami wirtualnymi, że już się nie spotykamy w realu tak zwanym, że większość dnia spędzamy przed ekranami smartfonów czy laptopów, tabletów i to prowadzi właśnie do takiej izolacji. A teraz zobacz, nagle te nawyki okazały się zbawienne. Boom, boom tych wszystkich komunikatorów, Zoomów, Skype'ów i tak dalej, i tak dalej. I jednak tutaj spłacają media społecznościowe wszystko to, co negatywnego wcześniej ze sobą wniosły do społeczeństwa. No ja nigdy nie byłem przeciwny mediom społecznościowym, zawsze mówiłem, że to jest po prostu narzędzie, tak, z którego trzeba umiejętnie korzystać i trzeba nakładać na siebie jakieś restrykcje, bo jednak te aplikacje są tworzone przez ludzi, którzy robią je w taki sposób, żebyś ty jako użytkownik nie mógł się od nich oderwać. Dokładnie. I jeśli mądrze nie będziesz z nich korzystać, no to wtedy możesz mieć problem, ale w tych czasach no, media społecznościowe okazują się jednak jakimś tam rozwiązaniem dla tego, żeby być w kontakcie. O pandemii pewnie też będziemy jeszcze rozmawiać, ale ja chciałbym tutaj zachować, Michał, jakąś chronologię i myślę, że to będzie ciekawe dla mnie, dla moich słuchaczy, żebyś opowiedział trochę, dlaczego akurat dziennikarstwo jako takie stało się tym fachem, które połączyło ciebie ze światem sportu. W moim przypadku to był splot szczęśliwych okoliczności, totalnie przypadkowych. Ja nigdy nie marzyłem w dzieciństwie, a i nawet w liceum czy na studiach, że będę dziennikarzem, a szczególnie, że będę dziennikarzem sportowym. Owszem, lubiłem sport, oglądałem, ale jakoś tak umiarkowanie, nie, na przykład nie chodziłem co tydzień na Legię, czy co dwa tygodnie, wręcz, bo ponieważ jestem z Warszawy, Saskiej Kępy, mam blisko, ale grałem dużo, jak to wiadomo, ja jestem jeszcze z czasów, jeszcze wychowywałem się w PRL-u, kiedy te podwórka były po prostu, na nich się grało w piłkę cały czas, od rana do wieczora, mama z pasem musiała mnie zaganiać po zmroku już do odrabiania lekcji, żebym wrócił i grałem w różnych szkolnych drużynach piłkarskich, na bramce, w piłkę nożną czy ręczną, natomiast na przykład nie byłem namiętnym czytelnikiem przeglądu sportowego, którego po latach zostałem naczelnym ku swemu zdumieniu, ponieważ miałem kolegów, którzy zawsze przychodzili do szkoły z przeglądem i pierwsze dwie lekcje to było czytanie przeglądu pod ławką i często spotykam ludzi, którzy mi mówią, że właśnie tak z nimi było i to z takie postacie na przykład jak Jan Englert czy Michał Boni, z którym okazało się chodziliśmy do jednej szkoły i spotkałem go na takich uroczystościach szkolnych,
szkolnych rocznic 50-lecia szkoły i właśnie on mi powiedział, że no przegląd sportowy, przecież tutaj nie było dnia, żeby on nie miał. A ja nie. I mówiąc szczerze, zupełnie nie miałem takich inklinacji. Studiowałem historię sztuki i filologię klasyczną, ale że to był akurat przełom, lat 89 rok, 90 i powstała Gazeta Wyborcza i moje koleżanki z roku dostały z filologii klasycznej, zostały sekretarkami w Gazecie Wyborczej. Jedna działu krajowego, druga gospodarczego i przychodziły, opowiadały, jaka tam jest atmosfera, jak sami młodzi ludzie, jak w ogóle historia dzieje się na ich oczach, prawda, wasz prezydent, nasz premier, to tutaj się wykuwa i ja mówię, no to wkręćcie mnie, mogę być gońcem, mogę być kimkolwiek, wiadomo jakim fenomenem była Gazeta Wyborcza, jak tylko powstała, tak, w 90 roku. Ale oczywiście no, nie były w stanie i ja gdzieś tak w 93 roku znalazłem takie ogłoszenie, że szukają stażystów, właśnie gazeta się rozszerzała, no skąd miała brać ludzi, chcieli sami sobie wychować i że przyjmuje dział sportowy, tak, że trzeba znać dwa języki, bo to w ogóle był czas, że właściwie może młodzi ludzie mogli zostać kimkolwiek, tak, wchodziły nowe firmy, nowe branże do Polski, nie było kompletnie specjalistów, nie było ludzi, mnóstwo moich znajomych poszło do reklamy i po jakimś czasie nawet pozakładało własne agencje i stało się tam tuzami itd., itd. Wtedy wszyscy zaczynaliśmy od zera i ktoś bez żadnego przygotowania, bez studiów dziennikarskich mógł zostać dziennikarzem. Ja dostałem się z konkursu, był taki konkurs, dostałem się na staż, dostałem szybko etat w dziale sportowym, ale przychodząc myślałem sobie, a załapię się do sportu, ale już jak będę w redakcji, to później gdzieś się przeniosę, może tu, może tam. Nie, nawet się nie nastawiałem, że to na zawsze. Ale ta praca okazała się tak cudowna, w ogóle temat okazał się tak cudowny. Po drugie, bardzo szybko zaczęły się wyjazdy, żeby ten sport bezpośrednio i te emocje przeżyć po prostu na własne oczy, porozmawiać z sportowcem. Ja zresztą za własne pieniądze zacząłem wyjeżdżać autobusem, bo ja zresztą bardzo dużo jeździłem po Europie autostopem. Jeszcze wcześniej, jeszcze jako student, zwłaszcza historii sztuki, no chciałem wszystko zobaczyć na własne oczy, to o czym się uczę z książek i ze slajdów. Więc swoim nawykiem w autobus i jeździłem do znajomych, a to do Monachium i na mecze Ligi Mistrzów i zostawałem, chodziłem na treningi, robiłem wywiady, no nagle z legendami typu, nie wiem, Franz Beckenbauer czy Johan Cruyff, pamiętam, pojechałem specjalnie na taki turniej do Stuttgartu i za własne pieniądze, ale bo to od razu stało się moją pasją, ta bezpośrednia możliwość spotkania tych wielkich idoli, których się oglądało w telewizji, którymi się fascynowało, takie nazwiska i nagle możliwość, żeby usiąść i pogadać o piłce nożnej, bo oni też kochają tą piłkę i widzą, że tutaj ktoś walczył, żeby się... Inna rzecz, że wtedy dostęp do tych wszystkich wielkich postaci i do piłkarzy był 100 razy łatwiejszy niż dzisiaj. Dzisiaj to jest w ogóle nie do zrobienia, żeby dziennikarz z Polski na przykład zrobił wywiad z Leo Messim albo z Cristiano Ronaldo, a wtedy to wystarczyło parę faksów, ja rozsyłałem po klubach faksy i gdzie, że tak powiem, haczyk ruszył, dobra, proszę bardzo, no to wtedy przyjeżdżałem. Redakcja mi na przykład tam dawała parę diet, ja już sobie zaorganizowałem wyjazd i jechałem po to tylko, żeby kogoś takiego spotkać. I nie mówiąc o tym, że no na tyle jakby okazałem się niezły, że redakcja zaczęła mnie wysyłać pierwsze Mistrzostwa Europy w piłce nożnej, akredytacja na wielki turniej, pierwsze Igrzyska Olimpijskie, co było po prostu czymś tak niesamowitym doznaniem. Które to były Mistrzostwa Europy i które Igrzyska? Mistrzostwa Europy w 96 roku. Anglia. Więc jakby kolebka futbolu, tak? Aha. Football is coming home. No w ogóle, bo ja też najbardziej lubię piłkę nożną, najbardziej się nią interesuję, ale też najbardziej lubię piłkę angielską. Z racji znajomości języka, z racji tego, że nawet w podróż poślubną udało się pojechać do Anglii, zobaczyłem na żywo pierwszy mecz Premier League, zrobiłem wywiad z Kevinem Keeganem, to taki wielki z lat 80. postać, który był wtedy trenerem Newcastle United. On się zgodził, tylko powiedział, no ale tu nie mam czasu, bo ja w Londynie go złapałem, on mówi, no to przyjedź do Newcastle, sobie usiądziemy, pogadamy, no i nagle musiałem pojechać
800 km gdzieś na północ, no ale pojechałem. Chcę tylko powiedzieć, że fascynowałem się właśnie tą angielską piłką, bo z racji znajomości języka czytałem angielskie gazety. W moich czasach, kiedy zaczynałem, to się chodziło do Empików, żeby te gazety móc poczytać, do ambasady, gdzie były jakieś tam świeże gazety. Tutaj ktoś dostawał, lot przywoził, to gdzieś się tam jeździło, no bo przecież nie było internetu. To było... Pamiętam, że jak pojechałem na swoje właśnie na ten turniej do Anglii, a potem na igrzyska do Atlanty, to jeszcze widziałem w newsroomach dziennikarzy z maszynami do pisania. Nasza redakcja... Naprawdę? Tak, i to było nieprawdopodobne. Schodzili na szyi z takimi pudłami, z maszynami do pisania, siadali sobie i pyk, 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 a laptopa, to nasza redakcja miała jednego, cała redakcja Gazety Wyborczej miała jednego laptopa, takiego pancernego, ciężkiego. Nas tam poleciało trzech do Atlanty. No i oczywiście ten najwyższy, ja tam jeszcze byłem takim stażystą wtedy trochę, najmłodszy, więc oczywiście nawet nie oglądałem tego laptopa, tylko z zazdrością patrzyłem, że tu koledzy jakiś kabel podłączają i telefon, i to można w ogóle wysłać tekst, co to w ogóle jest. A ja na Euro miałem taki system, że robiłem sobie w dniu meczu prasówkę, wypisywałem bardzo dużo różnych tam cytatów, spostrzeżeń, szedłem na mecz, zaczynał się mecz, no i w ramach, w miarę tego, to był na przykład mecz, nie wiem, Anglia-Szkocja, w ogóle fantastyczny mecz, pamiętam, cały czas mam w oczach gola cudownego Paula Gascoigna, jeden z najpiękniejszych goli, jaki widziałem w życiu na żywo, no i mogło pójść tak, mogło pójść tak. Tutaj trener Szkotów zabrał ich na Braveheart przed meczem, więc tutaj tu kibice to tutaj. I w zależności jak się rozwijał mecz, to ja korzystałem z tych swoich notatek i pisałem relacje z tytułem, z leadem, cały tekst i równo z gwizdkiem biegłem do biura prasowego i za jednego funta nadawałem faksem napisany ręcznie tekst, równo z gwizdkiem, więc to po prostu działanie w niesamowitym stresie, spięciu, ale takim pozytywnym bardzo, no to było, nie było nic przyjemniejszego, kiedy tam się te układały zdania, no i tak samo z Atlanty, to nawet nie mailem, bo nie miałem na czym pisać, po prostu faksy. Natomiast oczywiście było to niesamowite doznanie, no bo to były najwspanialsze igrzyska olimpijskie, jakie ja kojarzę, no bo pierwszy dzień i w ogóle pierwszy złoty medal, jaki tylko na igrzyskach zostaje wręczony, to Renata Maurer wręcza Juan Antonio Samaranch i nagle tego samego dnia jeszcze trzy kolejne złote medale zdobywają Polacy. Po pierwszym dniu Polska prowadzi w tabeli medalowej, cztery złote. Pamiętam, taki tytuł poszedł na okładce, cztery złote. Paweł Nastula, Andrzej Wroński i chyba Ryszard Wolny jeszcze. Więc to było niesamowite. Ja jeździłem, ponieważ no, koledzy chodzili na zawody, a ja codziennie jeździłem do domu polskiego, bo zawsze następnego dnia po zawodach tam przychodzili medaliści. A że nie było już żadnych innych dziennikarzy, którzy chodzili na zawody w tym czasie, to było spotkanie z Polonią i ja byłem jedynym dziennikarzem, więc mogłem potem sobie usiąść i nawet przez godzinę pogadać z takim medalistą. No to było coś fantastycznego, więc mimo że później miałem propozycję, bo dostawałem się w trakcie roku, bo w ogóle było tak, że my żeśmy przepuszczono nas, tych, którzy z konkursu się dostali, młodych przyszłych dziennikarzy, przez wszystkie działy Gazety Wyborczej, żebyśmy po prostu poznali pracę dziennikarza. To przez rok takie warsztaty z najlepszymi dziennikarzami, redaktorami, już nie mówię, że z Adamem Michnikiem, ale z Julkiem Rawiczem, z Heleną Łuczywo. I właśnie ja się dostałem do działu reportażu, gdzie napisałem parę na tyle fajnych reportaży, że oni mi zaproponowali, żebym tam do nich przyszedł na 3 miesiące w jednym roku. Zimą nic się nie działo w sporcie. Ligi nie grały, skoki narciarskie jeszcze nie istniały, bo nie było Małysza, więc ja się wtedy, że tak powiem, byłem wypożyczany do działu reportażu, gdzie poznałem Małgosia Szejnert, wtedy nim zarządzała. No i to było tak rozwijające, no bo pomijając, że poznałem tych wszystkich fantastycznych młodych reporterów wtedy, jak nie wiem, Wojtek Tochman, Mariusz Szczygieł, Bata Pawlak czy Jacek Hugo Bader, no to był czas, że człowiek sobie siedział tam w takiej kanciapce, a tu nagle otwierały się drzwi. Nie, ja przyszedłem, pamiętam mój szok, kiedy otwieram drzwi tam do sekretariatu i tak dalej, takiego tego działu reportażu, patrzę, a tu siedzi Ryszard Kapuściński i czyta mój reportaż, bo
To były czasy, że codziennie jeden reportaż szedł w Gazecie Wyborczej. No i tylko z Ryszardem Kapuścińskim, którego poznałem, który był dla mnie niesamowicie życzliwy, jako były dziennikarz sportowy, bo on zaczynał przecież od sportu w Sztandarze Młodych, a był i na Igrzyskach Olimpijskich w Meksyku i bardzo ten sport mu zawsze był bliski, więc nawet się zgodził udzielić takiego wywiadu kiedyś olbrzymiego do magazynu do dużego formatu, tylko wtedy on się jeszcze nazywał magazyn. Chyba 2 godziny gadaliśmy tylko o sporcie, o fenomenie Ronaldo, tych brazylijskich mistrzów, futbolu w Afryce, czarów. No to było coś nieprawdopodobnego, jedna z najlepszych rozmów, jakie zrobiłem w życiu. I mimo propozycji, czy przejścia do działu zagranicznego, a nawet i z wizją tam jakiejś placówki, czy przejścia do działu reportażu, w tym sporcie jednak było tak fajnie. Ta możliwość właśnie uznałem, że nigdzie nie przeżyję takich emocji jak po pierwsze na zawodach, które i tak bym oglądał w telewizji, a ja jestem ich częścią, oglądam z trybun, mam aktorów minutę po zakończeniu, mogę sobie z nimi porozmawiać, zderzyć się z nimi, nie mówiąc o tym, że dział sportowy pozwalał jeździć po wszystkich kontynentach, tak, i Igrzyska w Atlancie, igrzyska w Sydney, igrzyska zimowe w Salt Lake City, mistrzostwa świata w piłce nożnej Japonia, Korea, Brazylia, RPA. No po prostu wszystkie kontynenty zaliczyłem dzięki dziennikarstwu sportowemu i wszystkie te najważniejsze imprezy, nie mówię już tu o pomniejszych, na przykład Rajd Dakar i to taki milenijny z Senegalu, z Dakaru do Kairu, czyli przez całą Afrykę miesiąc. A w pewnym momencie nagle musiałem zostać ekspertem od skoków narciarskich, no bo ktoś musiał, nikt się na nich nie znał, ale skoro pojawił się ktoś taki jak Adam Małysz, no to ja za nim zacząłem podążać i... Trzeba było, po prostu taki był wymóg chyba współczesności. Przerwę ci, Michał, bo naprawdę ta historia pewnie ma swój nurt, ale myślę, że poznaliśmy już genezę twojej kariery dziennikarskiej i znamy przyczyny, dlaczego ten sport był tak magnetyczny, dlaczego on cię tak przyciągnął i zatrzymał. Wiele fantastycznych historii. Teraz chciałbym się zwrócić do ciebie z takim pytaniem, które nurtuje mnie jako psychologa, ale też wielu słuchaczy, których pytałem o propozycje pytań do dziennikarza sportowego na moim facebookowym fanpage'u. I chciałbym, żebyś na podstawie tych swoich wieloletnich doświadczeń spróbował naszkicować rolę dziennikarza sportowego we współczesnym sporcie. Ta rola się zmieniła i ta rola się zmienia na naszych oczach. Kiedy zaczynałem, to dziennikarz sportowy był po prostu takim pośrednikiem między sportowcem a czytelnikami, widzami. Był trochę takim akuszerem. Jest wielki sportowiec, startuje w zawodach, osiąga sukces lub porażkę i dobry dziennikarz musi to opisać. Po pierwsze, co się wydarzyło, jak do tego doszło, dlaczego, przecież był faworytem, przegrał, jak to możliwe, co się stało, wydobyć to z niego, być dobrym. Oczywiście różne są warunki pracy, bo inaczej się rozmawia tuż po zawodach, gdzie zawodnik jeszcze jest w emocjach, a dziennikarz ma go na 5 minut, tak? A inaczej jest, jak się wieczorem spotkają gdzieś w wiosce olimpijskiej i on spojrzy jakoś szerzej na to wszystko, sukces lub porażkę. Ale generalnie jest tutaj przedstawicielem, zawsze tak to widziałem, czytelnika, dziennikarz sportowy. Ja oglądając z telewizji, o rany, teraz chcę się dowiedzieć, co się naprawdę wydarzyło, jakie są kulisy tego, co zobaczyliśmy. Opisać, porozmawiać ze wszystkimi zainteresowanymi osobami, z trenerem tego zawodnika. Czasem na takich jakichś większych zawodach się spotyka rodzinę, przyjaciół i zrobić dobry wywiad, po prostu ciekawy, który zajmie czytelnika i opowie o, przedstawi po prostu sylwetkę zawodnika. Oczywiście to mogło być też reportaże, natomiast trochę taka rola była dziennikarzy, mam wrażenie, sportowych, tak? Nie mówię tu o komentatorach, ja nigdy nie komentowałem w telewizji, że ekspertem w studio, więc też rolą jest zarysowanie okoliczności, w jakich dochodzi do tego meczu, do tego wydarzenia, opowiedzieć ciekawie o aktorach, których zaraz zobaczymy, co się może wydarzyć.
może się wydarzyć to lub może się wydarzyć to, potem skomentować, dlaczego tak, co to oznacza, itd. itd. I powiedziałeś, że się zmieniła ta rola. To w jaki sposób? Zmieniła się bardzo, bo zobaczcie, że media społecznościowe eliminują dziennikarzy jako pośredników, bo dzisiaj każdy zawodnik zakłada sobie fanpage na Facebooku czy konto na Twitterze i bezpośrednio się komunikuje ze swoimi fanami i robi dla nich bardzo dużo i robi dla nich o wiele więcej niż mógłby zrobić dziennikarz, bo wrzuca zza kulisów zdjęcia, nagrywa filmiki, wrzuca zdjęcia z szatni, sam rozmawia ze swoimi kolegami i po prostu tego, takich materiałów z każdej dyscypliny jest bardzo, bardzo dużo. Mało tego, organizacje sportowe, każdy klub piłkarski, ciężko dzisiaj znaleźć już taki bez własnych mediów społecznościowych, bez własnej telewizji, tak? Ich pracownicy nieograniczony niemalże dostęp do zawodników, dziennikarz, żeby w ogóle mieć jeden na jeden, to jest dzisiaj graniczy z cudem, to trzeba prosić właśnie kluby, to jest zresztą weryfikowane, to jest tam autoryzowane, ale to dotyczy jeszcze ewentualnie polskich zawodników. Gdzieś tam na takich zawodach jak Igrzyska Olimpijskie zawodnik staje przed dziennikarzem na 5 minut, bo już są następne media, bo już tutaj telewizje walczą z prasą, a tu jeszcze stacje radiowe, a tu jeszcze internety. Więc chodzi mi o to, że dzisiaj każdy konsument tych sportowych emocji, kochający jakiś klub, podpina się pod te media społecznościowe, ma bezpośrednie relacje, a nawet czasem i zgodne z własną narracją, bo nie chcę obiektywizmu, tylko chcę, żeby zawsze słyszeć stronę swojego klubu, dziennikarz. Niektórzy cenią obiektywizm, ale są tacy kibice, którzy nie chcą obiektywnego przekazu, tak? A wiadomo, że narracja klubu, związku sportowego, czy samego zawodnika, kiedy on ją nadaje, jest nie zawsze obiektywna, a raczej zawsze subiektywna. Chodzi mi o to, że skrócony został dystans między fanem a sportowcem. Fan ma sportowca na wyciągnięcie ręki. Jeśli sportowiec sam jeszcze prowadzi swoje media społecznościowe, a zdarzają się takie przypadki, no ciężko, żeby Robert Lewandowski odpisywał osobiście, ale tacy na przykład, można sobie pogadać, nie wiem, z Mateuszem Klichem, reprezentantem Polski, z Kamilem Grosickim, oni to lubią, wchodzą, czasem tu ich ktoś prowokuje. Można czasami nawrzucać swojemu ulubionemu sportowcowi i tak dalej, ale przede wszystkim mieć bezpośredni od nich przekaz. Dzisiaj zobaczmy, żeby pójść już w skrajności. Cristiano Ronaldo ma ponad, nie wiem, 150 milionów fanów na Facebooku. Po co on ma udzielić, jakikolwiek wywiadu by nie udzielił jakiemukolwiek medium i tak jak nagra filmik i wrzuci go na swoją stronę na Facebooku i tak obejrzy to 50 razy więcej osób niż w jakiejkolwiek telewizji. Mało tego, jeśli piłkarze coś napiszą na Facebooku, jakieś oświadczenie, czy wrzucą coś na Twittera, i tak media polecą za tym i to opiszą u siebie na serwisach, w swoich gazetach, czy zrobią z tego news, no bo tak też jest i zresztą w świecie polityki, zauważmy, no nie wiem, Paweł Kukiz nie gada z mediami, pisze coś na Facebooku, a i tak się to we wszystkich mediach pojawi, tak? Polityk wrzuca tweeta i wszyscy ten tweet staje się czołówką serwisów informacyjnych i gazet. I to samo dotyczy sportowców, więc dzisiaj pierwsze dziennikarze musieli... No właśnie chciałem o to zapytać, jak dziennikarze zareagowali? Szczególnie interesują mnie oczywiście dziennikarze sportowi, tak? Jak zareagowali na tę sytuację, że media społecznościowe skróciły ten dystans między zawodnikiem czy zespołem, a kibicem. Moim zdaniem dziennikarze musieli stać się w mediach społecznościowych brandem, marką, zgromadzić tam, stać się wręcz medium. I to nie jest przypadek, że wielu dziennikarzy, na przykład moi koledzy jak Mateusz Worek czy ja, mamy ponad 500 tysięcy followersów na Twitterze, więc jak my coś komunikujemy, mamy tak dużą społeczność, mamy o wiele więcej niż na przykład media, dla których pracowaliśmy jeszcze do niedawna, czyli na przykład ja miałem zawsze
dwa razy więcej, nie, znaczy tam trzy czy cztery razy więcej followersów niż przegląd sportowy. Nie chwalę się tym, tylko pokazuję, że media społecznościowe też osoby są tam o wiele bardziej chętnie śledzone niż marki takie medialne, tak? No bo ciężko gadać bezosobowo z kontem Przegląd Sportowy, czy Polsat Sport, czy WP Sportowe Fakty, a łatwiej z dziennikarzem, bo jak się człowiek z nim nie zgadza, można mu nawrzucać, można z nim w polemikę wejść, a jak on odpowiada, ja bardzo lubię interakcje, zawsze tłumaczę. I muszę powiedzieć, że rzadko się spotykam z hejtem. Oczywiście, że się często nie zgadzamy, ale bardzo dużo merytorycznych jakichś polemik odbyłem w mediach społecznościowych na różnych platformach. Chodzi mi o to, że dziennikarz dzisiaj nie może się obrazić na to, że i przywiązać tylko do jednego medium, do którego pracował przez ileś tam lat. Musi być otwarty na media społecznościowe, mieć kanał najlepiej jak ma wszędzie, tak? I na YouTubie, i na Twitterze, i na Facebooku. Jak napisze coś do gazety, czy zrobi jakiś, nie wiem, reportaż, czy napisze gdzieś, musi zadbać o ten tekst, wypromować go w mediach społecznościowych, musi wokół niego stworzyć jakąś dyskusję, musi być aktywny, tak? I trochę być takim przewodnikiem w tym chaosie informacyjnym, być taką latarnią i bardzo dobrze widać to na polskim Twitterze, że są jacyś ludzie, których się śledzi, bo oni są, wrzucają fajne informacje, bardzo rzeczowe linki i informacje do w kwestiach gospodarczych na przykład. Sam mam takich. Jasne. I teraz takie konto twitterowe, takie jak twoje, jest no po prostu opiniotwórcze. Czy czujesz jakąś odpowiedzialność związaną z tym, że no ileś tysięcy osób liczy się z tym, co ty zaćwierkasz? Tak, to znaczy zdaję sobie sprawę, właśnie dziennikarze tego nie powiedziałem, musieli się stać po prostu liderami opinii, ci najlepsi, ci najlepiej odnajdujący się w mediach społecznościowych, jak to się mówi, influencerami, tylko tak w dobrym tego słowa znaczeniu, a my sportowi nawet używamy takiej nazwy żartobliwie oczywiście, Mayweni, tak się o nas mówi, bo jakby taka wyższa forma od Maven, to jest wise guy, ten, który wie i dzieli się wiedzą. To są żarty, tak się. Ja zresztą w ogóle jestem nazywany Pato Mavenem z Saskiej Kępy, a to z uwagi na specyfikę tych streamów na YouTubie, gdzie się elementy pato streamów, oczywiście ja nie piję alkoholu na żywo, ani, ale wygłupiamy się, mówimy po prostu ze sobą językiem tych mediów społecznościowych, żartujemy, wprowadzamy elementy właśnie nawiązujące do pato streamingu. To jest wszystko zabawą, natomiast oczywiście, że wiem, zdaję sobie sprawę ze swoich zasięgów i jakie one mogą dawać korzyści, więc oczywiście liczę się z tym, co piszę i mówię i wiem, nawet przeżyłem niedawno taką bardzo niezręczną sytuację, kiedy z okazji 24 się wygłupiałem, bo też lubię bardzo jeść pączki i one stały się takim elementem żartów i zrobiłem takie nawiązanie, bo zresztą rzeczywiście rozmawiałem z cukiernikiem, który mi opowiadał, jaki powinien być idealny pączek, ale zabrzmiało to, co powiedziałem, bardzo seksistowsko. Tymczasem jestem ostatnią osobą, którą można by podejrzewać o seksizm. Zupełnie nie mam wręcz żadnych inklinacji w tym kierunku. Niemniej jednak to było bardzo niestosowne, musiałem za to przepraszać. Porównałem, no, że idealny pączek powinien być jak piersi młodych kobiet, no bo taki to był cytat poniekąd z cukiernika, ale rzeczywiście zdaję sobie sprawę, że to wywołało olbrzymie oburzenie, nawet już nie sam może cytat, ile okoliczności wypowiedzenia i sam uznałem, że było to przegięciem. Natomiast zdając sobie sprawę ze swoich zasięgów, staram się na co dzień angażować w akcje charytatywne, posyłać dalej, zresztą mam bardzo dużo próśb, niemalże kilkanaście dziennie, żeby dalej te akcje posyłać, pisać o nich. No, nie da się tylko o tym, tak, ale staram się przynajmniej raz dziennie jakąś taką akcję, zbiórkę na się pomaga, zwłaszcza, bo te inne zbiórki raczej staram się odmawiać. Już przez te lata parę razy się naciąłem na zbiórkę, która okazała się fejkiem. Raz nawet niestety to była taka głośna sprawa, bo też państwo Robert i Ania Lewandowscy wpłacili
ponad 100 tysięcy na chłopca, który tracił wzrok, miał operację oczu, okazało się, że chłopiec nie istnieje. O kurczę. I to była taka głośna sprawa, gdzie zresztą byłem w kontakcie ze sprawcą, tak, który oddawał te pieniądze i prosił tam o jakąś, czy żeby się za niego zaświadczyć, bo zdaje mi się, że skończyło się to w więzieniu, bo jednak było oszustwo, tak, na szkodę powyżej chyba 500 tysięcy złotych. Ludzie bardzo chętnie pomagają, jak wiadomo, Polacy są fantastycznym narodem. Ale ja tutaj, moje pytanie dotyczyło przede wszystkim tego, w jaki sposób taki dziennikarz, który jest trochę tym Mavenem, influencerem, pozytywnym tego słowa znaczeniu, może kształtować opinię publiczną i uważam, że ty, Michale, jesteś świetnym przykładem tego, jak to robić mądrze i w jaki sposób te swoje zasięgi utylizować tak, żeby czynić dobro. I tutaj mam wypisany jeden też taki przykład, który bardzo, bardzo cenię, a mianowicie to, w jaki sposób mówisz o reprezentacji Polski w AmFootballu, trenera Marka Drogosza, którego myślę, że obydwoje serdecznie pozdrawiamy, jeśli nas będzie słuchać, to nasz wspólny znajomy. Oczywiście Marek Dragosz jest moim idolem, jest w ogóle dla mnie wzorem trenera, a to dlatego, że miałem przywilej przyglądać się jego pracy z bardzo bliska, bo no, to nie wynikało może z chęci wykorzystania tych moich zasięgów czy popularności. Ja po prostu byłem zawsze ciekawy i pisałem w przeszłości reportaże o sportowcach niepełnosprawnych, choć to nie jest dobre określenie, ja bym wymyślił jakieś inne, bo oni są fantastycznie sprawni, oni przełamują własne bariery i kiedy sportowcy paraolimpijczycy i kiedy zostałem redaktorem naczelnym przeglądu sportowego, chciałem jakby no, więcej, żeby było o nich na łamach, dogadaliśmy się z nowym, bardzo takim prężnym i fajnym szefem Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego, robiliśmy tam różne akcje wspólnie, zresztą podczas gali sportowca roku jest też wręczana nagroda dla niepełnosprawnego sportowca roku, rozszerzyliśmy to do nominacji, do takiego plebiscytu też, żeby to był prawdziwy plebiscyt, żeby można było wybierać między tymi zawodnikami. I on mi zaproponował, znaczy on szukał dziennikarza, który mógłby pojechać jako atasze prasowy na Igrzyska Paralimpijskie w Rio i pytał, czy ci, którzy są już dziennikarze przeglądu w Rio jako na Igrzyskach Olimpijskich, nie mogliby zostać jeszcze tutaj na ich koszt w wiosce olimpijskiej i pomóc. No ale nie mogłem tego zrobić chłopakom, którzy miesiąc już poza domem, ciężka praca, bo to naprawdę jest praca takiego korespondenta, jak jest dwie osoby chyba są, czy trzy, a do ogarnięcia tyle dyscyplin to się tylko lata z areny na arenę, to sam wiem, i oni jeszcze tam zostali okradzeni na Copacabanie i tak dalej, i po prostu no nie mogłem im tego zrobić, a poza tym, znaczy zmusić ich, żeby zostali jeszcze kolejny miesiąc, a poza tym no to trzeba mieć pasję do tego sportu paraolimpijskiego i zaproponowałem, że sam pojadę. Dla mnie to była fantastyczna przygoda i muszę powiedzieć, że w ogóle, bo byłem już attaché w tej roli, występowałem już na paru imprezach Polskiego Komitetu Paralimpijskiego, właśnie na Igrzyskach w Rio, na Igrzyskach w Pyeongchang, na Mistrzostwach Europy. Jak są ważne i większe imprezy, czy jak trzeba poprowadzić konferencje, czy gale, to ja to wszystko chętnie robię i zupełnie na zasadach wolontariackich, bo ja to w ogóle uważam, że ja tu więcej korzystam na tym niż sami zainteresowani, bo to mi tak ładuje akumulatory. Dotyczy to też AmFootballu, który nie jest sportem paralimpijskim. I jeszcze nie. Myślę, że prędzej czy później będzie. Jak będzie, to stanie się najbardziej popularnym, bo to jest po prostu piłka nożna w kapitalnym wydaniu i pisałem o tym, że po takim bardzo słabym mundialu w Rosji, kiedy nasi zawiedli, nawet nie dlatego, że nie wyszli z grupy, tylko grali beznadziejnie, ale też bez siły, bez charakteru, a właśnie wszystko to, czego brakowało reprezentacji Polski, pokazała reprezentacja Polski AmFootball. To jest w każdym meczu 110%.
to jest pokonywanie własnych barier, to co wyprawiają na przykład bramkarze, a wiadomo, że w futbolu bramkarz nie ma jednej ręki, a rzuca się i dokonuje jakichś niesamowitych parad, więc to jest czysta przyjemność, to jest taki powrót do źródeł sportu, jak się ogląda tych chłopaków, którzy tak kochają sport i swoją dyscyplinę, że utrata kończyny nie jest jakimś dla nich powodem, żeby nie robić tego, co się kocha. To dotyczy też blind futbolu, czyli futbolu dla niewidomych, który też jest niesamowity do oglądania i też jest to futbol na wysokim poziomie. I to już jest akurat dyscyplina w programie Igrzysk Paraolimpijskich. Ja byłem na finale, na półfinałach, na finale blind futbolu. To było 30 tysięcy osób na stadionie. Stadion, kort tenisowy główny został zamieniony na stadion dla blind futbolistów, ponieważ to było w Brazylii, a od kiedy blind futbol jest na Igrzyskach, Brazylia jeszcze nigdy, nie tylko, że zdobyła wszystkie złote medale, jakie rozdano, ale jeszcze nawet nie przegrała meczu. To, jak oni grają, jak piłka przy ludzi im chodzi, jak oni się słyszą, nie widząc, a nie widzą się na pewno, bo nawet jak ktoś ma jakąś wadę wzroku, coś tam widzi, to oni są zaklejani, mają opaski i plastry, więc tylko się słyszą, piłka od nogi do nogi, strzały pod poprzeczkę, a najlepsze jest to, że... Bramkarze widzą, to też trzeba zaznaczyć, jeśli ktoś nie zna dyscypliny. Bramkarze widzą, często byli bramkarze, jak były bramkarze reprezentacji Niemiec, Jens Lehmann się w to angażują, bramkarze widzą, natomiast za bramką stoi trener, to jest nietypowe, trener stoi za bramką, ponieważ od czasu do czasu pałeczką opukuje tą bramkę, na przykład jakiś rzut wolny albo rzut rożny i zawodnicy wtedy ją sobie wizualizują. Gdzie ta bramka jest i potrafią strzelić dokładnie tam, gdzie chcą, ale chcę powiedzieć, że publiczność jest na tyle świadoma, że taka brazylijscy kibice piłki nożnej, najgłośniejsi na świecie, samba na trybunach, ale tylko do pierwszego gwizdka. Potem mecz się odbywa w absolutnej ciszy, co jest niesamowitym przeżyciem. Wszyscy milkną, no bo w piłce jest dzwoneczek, oni muszą się słyszeć, żeby na siebie nie wpaść, tak? Bo to by przecież tutaj to się wszystko odbywa na szybkości, więc mogłoby dojść do strasznych kontuzji. Każdy, kto ma piłkę, krzyczy woj, woj, woj. No, mówię tylko, że fascynujący jest sport paraolimpijski i ja o nim jeżdżę z tymi zawodnikami, a jeszcze olbrzymim przywilejem takiego attaché prasowego jest, że on jest częścią ekipy, tak? Że on mieszka razem w hotelu w wiosce olimpijskiej, jeśli to są igrzyska, czy po prostu jest, chodzę na odprawy. Oczywiście mam umowę z Markiem, że gdyby on nie chciał, żeby coś się... Jestem członkiem ekipy, tak? Nie jestem dziennikarzem, który zaciera ręce, że coś... Bardzo często zdarzało mi się przemilczać pewne rzeczy, bo żeby nie usłyszeli rywale, albo była taka sytuacja na przykład, żeby nie... Normalnie bym się rzucił na takiego newsa i to opisał fantastycznie, na przykład zawodnik wiosce olimpijskiej w Rio, tenisista stołowy, jadąc na wózku, jadąc na stołówkę, wywrócił się, bo tam nie do końca te krawężniki tam były odpowiednie i tak dalej, i tak dalej. Wywrócił się i złamał nogę i nie wiedział o tym, no bo był sparaliżowany i organizm się zbuntował, dała się tam zakrzepica, on normalnie pojechał trenować, tak miał startować za dwa dni, nie chciał o niczym słyszeć, nie czuł bólu przecież i doszło do jakiejś strasznej w ogóle historii, że wręcz grożącej jego życiu, normalnie bym o tym donosił jako dziennikarz, ale tu byłem członkiem ekipy, była walka, nie, też chodziło o rodzinę, była walka o to, żeby on jednak wrócił i mógł zagrać, bo sam na sam koniec igrzysk jeszcze miał turniej drużynowy i dla dobra jego, prawda, musiałem się powstrzymać. Więc mówię, że jestem członkiem ekipy i towarzyszę zawodnikom właśnie 24 godziny na dobę. Jeżdżę z nimi autobusem na zawody, wracam, więc tam w Rio to było zawsze tak z godzina 20 minut, żeby dojechać do wioski, więc zawsze wykorzystywałem to, żeby kogoś złapać, z kimś pogadać, nagrać rozmowę, napisać tam jego... Nie mówiąc o tym, że też byłem pierwszą osobą, jak ktoś wygrał medal, a Polska tam zdobyła chyba... Dużo, bardzo dużo medali. Byliśmy na pewno w pierwszej dziesiątce tabeli medalowej na Igrzyskach Paraolimpijskich. Więc tam naprawdę po zawodach zawsze byłem pierwszą osobą, której wpadał w ramiona ten zawodnik. Ja go doprowadzałem
ekipy telewizyjnej, potem często z nim siedziałem, czekając na kontrolę dopingową, na paru tych kontrolach byłem. Ja oczywiście pod social media wszędzie robiłem fotki, dokumentowałem tam na Twittera i tak dalej, a tu sobie uświadomiłem, zaraz, przecież tu są jakieś kody, ja nie mogę z laboratorium robić zdjęć, jakby jeszcze bym zaszkodził temu zawodnikowi, albo mnie by wywalili. A takim medium, bo w Rio, mówiąc szczerze, z mediów, z którymi ja miałem współpracować, nie było żadnych mediów, nikt nie został, nie było żadnych dziennikarzy. Nie można mieć pretensji, bo ja sam jako wówczas szef redakcji, po prostu redakcji nie byłoby stać wysłać jeszcze ekipę na igrzyska paraolimpijskie, więc po prostu ja się stawałem wtedy taką agencją informacyjną, starałem się jak najwięcej pisać i te teksty dostawał Komitet Paraolimpijski, mógł je po prostu rozsyłać dalej. A z mediów była tylko ekipa TVP, bo trzeba przyznać, że TVP Sport bardzo dużo robi dla paraolimpijczyków po raz pierwszy. Wyobraźcie sobie, że jak były igrzyska w Londynie w 2012 roku, Polska była jednym z dwóch krajów tylko w Europie, który nie miał transmisji z igrzysk paraolimpijskich. Tym drugim krajem była Albania. To się zmieniło, ekipy jeżdżą, były transmisje na żywo, całkiem nieźle oglądane, z igrzysk w Rio, z igrzysk w Pyeongchang, Amp Football też zagości, zwłaszcza, że ciągle jeszcze nie wiadomo, ale nie zostało to odwołane, tak? We wrześniu, chyba 14 września, mają ruszyć Mistrzostwa Europy w Amp Footballu w Polsce. Na razie one nie zostały przesunięte na inny termin. Obawiam się, że nawet jeśli to jest wrzesień, to raczej bez publiczności by było szkoda, tak? Bo właśnie chodzi o to, żeby ich pokazać tutaj. To by było na stadionie Krakowi, to jestem pewien, że pełne trybuny byłyby. Chłopaki byłyby niesamowite przeżycie, wsparcie. Zobaczymy w takim razie. Trzymamy kciuki za te Mistrzostwa Europy, żeby się odbyły w takim układzie, jaki sobie wyobrażamy. Michał, opowiadasz fantastyczne historie o tym sporcie paraolimpijskim. Ja tutaj niestety muszę popchnąć tę rozmowę w troszkę innym kierunku, a słuchaczy, których interesuje temat sportu osób z niepełnosprawnościami, odsyłam do odcinków numer 2, 6 i 32, gdzie pojawiają się sportowcy i ludzie z różnego rodzaju niepełnosprawnościami, którzy żyją pełnym życiem, pełnią życia i realizują swoje marzenia i sportowe pasje. I popatrz, mamy 50. minutę tej rozmowy, a ja jeszcze nie zadałem tego pytania, z powodu którego tak naprawdę zostałeś zaproszony tutaj. Więc jeśli pozwolisz, teraz zmienimy troszkę biegi i chciałbym już prowadzić tę rozmowę dalej na tej granicy psychologii i dziennikarstwa. Okej? Więc moje pytanie dotyczy tego, w jaki sposób dziennikarz, i nie mówimy tutaj o roli attaché prasowego, jaką pełniłeś się na Igrzyskach Paralimpijskich w Rio, ale taki dziennikarz sportowy, może mieć na zawodnika lub zespół, lub trenera podczas zawodów najwyższej rangi, takich jak Mistrzostwa Europy, Mistrzostwa Świata, czy Igrzyska Olimpijskie lub paraolimpijskie. Jaki wpływ taki dziennikarz może mieć? Trudne pytanie, bo z jednej strony żaden, tak? Ale oczywiście nie jest to do końca prawda. Jeśli chodzi o występ, przygotowania, nie wiem, euro, na Mistrzostwa Europy w piłce nożnej, czy Igrzyska Olimpijskie, często nam dziennikarzom się zarzuca, że my tutaj żeście pompowali balonik, to jest taki stały zarzut do nas kibiców, bo pompowaliście balonik, a potem zeszło powietrze, tak, że myśmy tutaj nakręcali, że będzie niesamowity sukces, a skończyło się jak na przykład na mundialu w Rosji, czy w poprzednich mundialach itd., itd. Ja nie wiem, na ile my, nasze oczekiwania, bo wiadomo, że każdy chciałby przeżyć to, na ile my, no nie wiem, donosząc, opisując potencjał naszych zawodników, a mam wrażenie, że dawno Polska nie była tak silna, nie miała piłkarzy, którzy odgrywaliby tak ważną rolę w swoich klubach. Tak było przed Euro 2016, tak było przed Mundialem w Rosji, który kompletnie nie wyszedł, piłkarze byli nieprzygotowani, zajechani, bez pomysłu, bez...
Piłkarze oczywiście to czytają, ale czy to sprawia, że oni sobie też wmawiają, że jesteśmy lepsi niż rzeczywiście jesteśmy, albo że tam na przykład coś przemilczają dziennikarze? Zdarza się, ale to raczej indywidualnie, w wyniku indywidualnych jakichś układów między dziennikarzem a sportowcem albo trenerem, że o czymś się dowiaduje, a trener prosi, przytrzymaj to, bo to zaszkodzi nam w wyniku, potem o tym opowiemy, czy coś. Nigdy nie jest to decyzja redakcji, tak? No na ogół indywidualnie zdarza się, że zawodnik coś wie, ale żeby nie zaszkodzić, o tym nie informuje. Natomiast często się zdarza, że nie tyle dziennikarz ma wpływ na sportowca, ile trenerzy wykorzystują dziennikarzy do zmotywowania, zwłaszcza drużyny, czyniąc z dziennikarzy wroga. Zauważyłem, że zwłaszcza w Polsce, ale to nie jest nasz pomysł. Wydaje mi się, że bywało już, że dziennikarze są dla nas nie fair, atakują, życzą nam źle, a więc mamy tutaj wspólnego wroga i trener jednoczy drużynę wobec, prawda, presji dziennikarzy nieuczciwych, jadących z nami i tak dalej. Wiele razy to miało miejsce i to już w latach, przecież słynna drużyna z 1974 roku, srebrna Kazimierza Górskiego, przecież też był konflikt z dziennikarzami, na których szczekał Grzegorz Lata, tak, król strzelców mundialu ówczesnego. Był mundial w Korei w 2002 roku, gdzie był otwarty konflikt z dziennikarzami, nawet na konferencji prasowej, prawda, ci źli, ci, którzy chcą dla nas jak najgorzej, a więc to akurat był przykład, kiedy ta motywacja nie przyniosła skutków, na przykład a przyniosła w przypadku Włochów na mundialu w 2006 roku. To było akurat przed mundialem, wybuchła afera Calciopoli. Juventus został zdyskwalifikowany, zdegradowany, odebrane mu mistrzostwo, atakowani piłkarze. I oni na takim wkurzeniu, stworzyli taką oblężoną twierdzę, to ich zmotywowało. Nie wiem w jakim stopniu, bo nie da się tego przecież przełożyć, czy tylko to też byli po prostu fantastyczni zawodnicy, mieli fantastycznego trenera, Marcello Lippiego, taktyka i spokojnego człowieka i zdobyli mistrzostwo świata, ale zrobili to na takim, drużyna się zjednoczyła we wspólnym takim, na wkurzeniu, na takim wszyscy przeciwko nam, więc my tutaj im pokażemy, tak? I to się zdarza. Sam miałem przecież niedawno takie przeżycie, kiedy Jerzy Brzęczek. Był taki mecz z Polska-Portugalia w Lidze Narodów. Właśnie Portugalia-Polska w Lizbonie, który decydował o tym, czy Polska spadnie z Ligi Narodów i utrzyma się w pierwszym koszyku, co było bardzo ważne w losowaniach do Euro 2020. I myśmy z tą Portugalią przegrali w Polsce i ona już nawet awansowała z naszej grupy, więc dalej mecz na wyjeździe. I wcześniej tego samego dnia w tej samej Lizbonie grała polska młodzieżówka Czesława Michniewicza, też z Portugalią, no, gdzie mnóstwo gwiazd, przyszłych gwiazd futbolu, żeby tylko wymienić, João Félix, piłkarz jeszcze wtedy nie, ale teraz już Atletico Madryt, którego kupiono za 120 milionów euro, tak? A tutaj nasza drużyna niespodziewanie, chyba po 20 minutach, prowadziła 3-0 w Portugalii. I ja napisałem takiego tweeta, który uważam, że był bardzo zabawny, bo nawiązywał do słów wypowiedzianych przez Wojtka Kowalczyka po Igrzyskach Olimpijskich w Barcelonie, gdzie kadra zdobyła srebrny medal i oni wtedy na lotnisku powiedzieli, Wojtek Kowalczyk, no to co, zmieniamy szyld, bierzemy Romka Koseckiego i jedziemy dalej. Chodziło o to, że jesteśmy tak dobrą drużyną, że zmieniamy szyld z reprezentacja młodzieżowa na reprezentację Polski, bierzemy tylko z pierwszej drużyny Romka Koseckiego i, prawda, Europa u naszych... No i to zresztą było bulwersujące, prawda, oburzyło wtedy, ale to jest kultowe zdanie, które a ja napisałem, że no to zmieniamy szyld, bierzemy Roberta Lewandowskiego i jedziemy dalej, ale był to absolutnie żart, nawiązujący zresztą do
drużyny, której kapitanem był Jerzy Brzęczek. On to odebrał. Po pierwsze, najśmieszniejsze, że on to przeczytał w autobusie na mecz, co w ogóle, no, wydawało mi się, że wszystko wówczas robi trener, a nie czyta tweety dziennikarza. Ale okazało się, że on po prostu śledził online relacje z tego meczu młodzieżówki i tam w tą relację na koledzy wkleili właśnie mojego tweeta. I on użył tego tweeta, zobaczcie, już was nie chcą, tak? Już by was wywalili z tej kadry, idźcie i pokażcie. On go w ogóle przerobił jako właśnie do motywacji. Widzicie, już by wam podziękowano, wzięli tych z młodzieżówki, zostawili tylko lewego. Co im pokażecie? No i tym pismakom, prawda? No i kadra wtedy zremisowała 1-1. Jak mówię, z Portugalią, która już miała pewny awans, tak? Ale grała u siebie. Dzięki temu remisowi Jerzy Brzęczek w ogóle zachował posadę. Polska została w pierwszym koszyku i dlatego mieliśmy tak łatwą grupę eliminacyjną Euro 2020, ale on jeszcze jakby w takim pomeczowym wywiadzie, jeszcze na płycie, no, chciałem tu właśnie podziękować dziennikarzowi, panu Michałowi Polowi, tam świetny znawca, coś, że tutaj nas zmotywował. No, ewentualnie potraktował tego tweeta tak, jak ja bym co najmniej na pierwszej stronie napisał taki wstępniak na pierwszej stronie treningu sportowego, wezwał, słuchajcie, tę drużynę trzeba rozwiązać, trenera zwolnić, weźmy tą młodzieżową, uzupełnijmy Roberta Lewandowskiego. No to był z mojej strony to był tylko żart. I potem jeszcze na konferencji prasowej jeszcze raz mi za to podziękował. Więc mówię tylko, że sprytni trenerzy, dziennikarzy, jeśli chodzi o dziennikarzy, to najlepiej powiedział José Mourinho, jeden z najsilniejszych trenerów. Ostatnio może podupadł jego warsztat, ale był czas, że absolutnie trener numer jeden na świecie, the special one, jak sam o sobie mówił. On zawsze mówił, że dla niego mecz zaczyna się na konferencji prasowej już po poprzednim meczu, bo to jest właśnie, żeby poprzez dziennikarzy zwrócić uwagę na to, na tamto, zdjąć presję ze swoich zawodników, sprowokować trenera rywali. Już przygotowuje sobie grunt, wykorzystuje media właśnie do podbudowy psychicznej swojej drużyny. Jeśli to była porażka, jeśli to było zwycięstwo, wszystko jedno. Zawsze umiał to tak przerobić, spowodować jakiś konflikt z dziennikarzami. A dzięki temu, zdejmując w ogóle, nikt już nie pamięta, że drużyna zawiodła, że ktoś popełnił błąd, bo wszyscy koncentrują się na tym, że José Mourinho coś tam komuś powiedział albo pokazywał gest palcami trzema, że ja tu zdobyłem 3 tytuły albo przypominał sobie, więc oczywiście, że... A powiedz, Michał, jak ty jako dziennikarz czujesz się w takiej roli, do której jesteś de facto zmuszany przez trenera, który zaczyna swój mecz na ostatniej, na konferencji prasowej po poprzednim meczu, albo który czyta twojego tweeta czy twój artykuł i wykorzystuje go jako taką prowokatywną motywację dla swoich podopiecznych. Tamta sytuacja z Jerzym Brzęczkiem mnie po prostu rozbawiła, no bo my nie jesteśmy w złych stosunkach i ja mu spotkałem go przecież potem wielokrotnie i pierwszy raz mówię mu, przecież to były twoje słowa. Mówi, ja wiem, że to moje słowa, ale nie mogłeś tak napisać w tym momencie coś tam. Tu nie sądzę, żeby to była strategia, tak? To było po prostu zagotowanie się. Oczywiście, kiedy Mourinho, znamy już go i wiemy, że wykorzystuje nas, dziennikarzy, jako takie, nie chcę powiedzieć mięso armatnie, ale element swojej strategii. Po prostu dziennikarz musi być tego świadomy, natomiast też jest częścią tego wielkiego piłkarskiego biznesu, więc po prostu musi tylko zachowywać świadomość. Oczywiście, że dziennikarze są wielokrotnie instrumentalnie wykorzystywani, czasami się podrzuca im jakieś fejkowe informacje transferowe po to, żeby sobie polepszyć negocjacje z nimi itd., itd. Ale wiem, że nie do tego zmierzałeś, pytając jakby o rolę, o to, jak dziennikarz, ja tu chciałem powiedzieć, że pomyślałem sobie, że dziennikarz może oczywiście, nie chcę powiedzieć, że jakiś sukces sportowiec zawdzięczał dziennikarzowi. No ja tu sobie zanotowałem takie pytanie odnośnie tego, jak dziennikarz może zbudować zawodnika albo go zniszczyć. Zniszczyć? I czy w ogóle ma taką moc? Może go rozproszyć, może go jakimś, jeżeli w nieodpowiednim momencie przed startem go zdekoncentruje jakimiś pytaniami,
Ale to się nie zdarza trochę dlatego, że po prostu dostęp do zawodników jest bardzo utrudniony dzisiaj, jest wręcz niemożliwy, tak? Oni są odizolowani, to nie są te czasy, że dziennikarze mieszkali z zawodnikami w tych samych hotelach i grali z nimi w karty, tak? I... No tak, ale tutaj mam taki przykład z zeszłego sezonu Ekstraligi Żużlowej. Nie wiem, na ile się interesujesz też żużlem, ale przypominam sobie taki mecz. Taka sytuacja mnie uderzyła, że pani redaktor, która prowadzi wywiad z zawodnikiem w trakcie kosmetyki toru, czyli pomiędzy biegami, i na ekranie telewizora, który stoi zaraz obok nich, pokazuje mu wypadek jego kolegi, który wydarzył się w biegu wcześniej. I tutaj mamy przykład tego, w jaki sposób no, dziennikarz, w mojej opinii, psychologa, zachowuje się nieco nieodpowiedzialnie, bo nakierowuje uwagę i zasoby zawodnika na coś, co no nie tylko nie przyniesie mu zwycięstwa, ale też potencjalnie może okazać się niebezpieczne dla jego zdrowia, a może nawet życia w takim sporcie jak żużel. No tak, tak, to oczywiście była pełna dekoncentracja i rozproszenie, natomiast sytuacja zupełnie wyjątkowa. Ja sobie nie przypominam, no... Pewnie tam są jakieś momenty, kiedy się widujemy dzisiaj, pewnie dzień przed, dwa dni przed. Dzisiaj tak ograniczona jest dostępność do zawodników. Weźmy reprezentację Polski w piłce nożnej. Dwóch tam przychodzi na konferencję, czy jest jakiś jeden dzień mediowy, który jest trzy dni do meczu i trzeba nastukać wtedy tych wywiadów, które się wypuszcza potem dzień po dniu, dwóch przychodzi, jest wyselekcjonowanych, jeśli ktoś ma na przykład jakieś kłopoty w klubie i, nie wiem, Krzysztof Piątek, tak, traci miejsce w składzie, dziennikarze mogliby mu zawracać głowę, go dekoncentrować, pytać, no to co, odchodzisz z tego Milanu, co będzie, przyszedł z Zlatan i tak dalej, trener uważa, że jego zawodnik jest wtedy zdekoncentrowany, nie myśli o meczu, tylko o swoich sprawach, to taki zawodnik nie jest wystawiany, my nie mamy okazji nawet go o to zapytać. Nawet gdybyśmy chcieli go rozproszyć, nie jesteśmy w stanie, jestem w stanie zrozumieć taką strategię trenerów, klubów, związków sportowych, że przed zawodami naprawdę myślę, że to jest wyjątkowa sytuacja rozproszyć zawodnika, natomiast też pamiętajmy, że dziennikarz, jego rolą spotykając się z zawodnikiem, nie jest zbudowanie go do tego, żeby odniósł sukces. Oczywiście życzymy tego, no bo my jesteśmy zależni od tego sukcesu, no ale naszym zadaniem jest przekazanie, zapytanie o wszystkie wątpliwości, o wszystkie mocne, słabe strony rywala i tak dalej, jeśli nie zawodnika, to jego trenera. Natomiast też różnie to bywa, bo jak mówię, ja przez lata jeździłem, byłem 5 razy na turnieju 4 skoczni, byłem na pierwszym zwycięstwie Adama Małysza w ogóle w karierze w turnieju 4 skoczni. Całą noc jechałem, żeby zdążyć do Innsbrucku, kiedy on wygrał po raz pierwszy i potem już przez następnych 5 lat jeździłem za nim. Wszędzie mieliśmy zawsze taki układ wypracowany wspólnie, że nigdy, mimo że my stojąc w mixonie z niej, znaczy z takiej strefy, gdzie koło nas przechodzą zawodnicy, stamtąd obserwowaliśmy zawody i jest sesja treningowa, potem próba, potem pierwszy skok i my, mimo że mieliśmy Adama na wyciągnięcie ręki, to co najwyżej mu można było mrugnąć powodzenia i tak dalej, nikt go nie zagadywał, nikt go nie pytał, mieliśmy z nim zawsze umowę, że on przychodzi do nas po ostatnim skoku dnia. Czy to były kwalifikacje, czy to był turniej, po prostu, żeby go nie dekoncentrować. Inna rzecz, że tam była fantastyczna praca właśnie psychologa sportowego. Ale właśnie to jest przykład współpracy między zawodnikiem a dziennikarzem. Umawiacie się na coś, wy respektujecie te ustalenia, on też. Tu się umówiliśmy, bo była taka wyselekcjonowana grupa dziennikarzy, z każdej redakcji mniej więcej byli ci sami dziennikarze jeździli, no bo to też było ważne, tak, że nie co zawody, co konkurs ktoś inny, tylko to już jednak była taka fajna, zwarta ekipa, do tego stopnia, że się spotykaliśmy, czy tam na Wigilię razem, bo wiadomo, turniej 4 skoczni, no to jest Sylwester, prawda, po drugim świąt się zaczyna, więc wspólne Sylwestry, duża taka integracja, a więc dużo zrozumienie z obu stron, i nawet jak raz był konkurs, kiedy Adamowi szło źle,
i postanowił się wycofać, to trener Heinz Kutin wtedy obdzwonił, czy Łukasz Kruczek obdzwonił wszystkich dziennikarzy nas tam, czy nawet tam jednego, czy dwóch, podajcie dalej i lojalnie my się wtedy wszyscy powiadomiliśmy, bo oni powiedzieli, słuchajcie, wycofujemy się z turnieju, ale chcemy wam o wszystkim opowiedzieć, to przyjedźcie do hotelu, my wyjeżdżamy, zrobimy taką mini konferencję prasową, żebyście wszyscy mieli materiał, więc takie pełne zrozumienie z obu stron, tak? No my też musimy mieć, nie nagle dowiedzieć się z redakcji z Warszawy, ej, Adam się wycofał, a wy co, tak? Nic nie wiecie. Więc tutaj... I to jest fajny przykład, Michał, tego, jak to może wyglądać z klasą. Tak, tak. Masz jakiś przykład, na pewno masz taki przykład ze swojej długoletniej kariery dziennikarskiej, kiedy to się odbywało z mniejszą klasą, że jedna albo druga strona przekraczała jakieś granice takiej współpracy, na którą się umówili. To może być przykład, który obserwowałeś, albo przykład, który przydarzył się akurat tobie. To wszystko zależy od ludzi. W Polsce jest o tyle łatwiej, że no jednak znamy się i wiadomo będzie, że za chwilę się znowu spotkamy. I nie umiem sobie teraz przypomnieć, na pewno były takie przypadki, no na przykład jak kadra Franciszka Smudy trenowała na Legii przed Euro 2012 i odjechała autobusem. Nikt do nas nie wyszedł, nikt z nami nie porozmawiał, mimo że my półtorej godziny tam sterczeliśmy, oglądając trening, potem tam, gdzie trzeba było, czekaliśmy, żeby z piłkarzami, trenerem pogadać, a oni do nas sobie pojechali, tak? Więc my zbojkotowaliśmy następny trening, stanęliśmy wszyscy, wszystkie media ustaliliśmy, ktoś tam mówi, no nie, nas i tak wyślą, my musimy, ale ja mówię, no to jak cię wyślą, no to trudno, tak? Ale wszystkie generalnie media umówiły się, że nie idziemy w takim razie, skoro nas się tak traktuje, na następny trening i to będzie taki sygnał, sami ze sobą porobiliśmy o bojkocie nawzajem materiały, tak, ja do Polsatu i tak dalej, i tak dalej. I powiedzieliśmy, że to też jest sygnał dla sponsorów, nie pokazujemy, tak, kadra trenuje, to też te obrazki, zdjęcia i tak dalej, tam są, ogrzewają się sponsorzy, no to my w takim razie, skoro nas się tak traktuje, no to my będziemy, potraktujemy w drugą stronę. Natomiast oczywiście najtrudniej było z zagranicznymi wielkimi sportowcami, którzy gdzieś mają tam dziennikarzy z Polski i pamiętam, jak Barcelona przyjechała do Krakowa na mecz z Wisłą i myśmy pojechali, nie na mecz, tak, tylko dzień wcześniej, bo sam mecz to obsługiwali dziennikarze z Krakowa, takie zawsze były zasady, ale no skoro tylu fantastycznych zawodników, to wywiad i ja zrobiłem wywiad z Markiem Overmarsem, ale jeszcze strasznie się napaliliśmy na wywiad z Rivaldo, wielki Brazylijczyk z świata, Rivaldo. I po treningu go łapiemy i pytamy, czy zgodziłby się na wywiad w hotelu. Tak, tak, oczywiście, proszę bardzo, ale tu wywiady to musicie umówić. Pokazał nam w autobusie jakiegoś grubego gościa. To jest tutaj rzecznik z nim. Jak on da zgodę, to proszę bardzo. No i my mówimy, to my z nim pogadamy. No to jedziemy za tym autobusem do hotelu, tak? A mieliśmy ostatni pociąg do Warszawy. No ale za wywiad z Rivaldo trudno, no to już zostaniemy w Krakowie. Idziemy do tego gościa, on mówi, a Rivaldo się zgodził? A to nie ma sprawy, mówi ten rzecznik. Jak on się zgodził, to siadajcie tu na fotelu, oni teraz zjedzą, potem będą mieli odpoczynek, to ja wam go przyprowadzę. No i kończy się ten posiłek, cała Barcelona wychodzi, idzie tam do pokoi, my do Rivaldo mówimy, on co, zgodził się tam do nas, dobrze, to zaraz do was wyjdę, no i siedzimy, pociąg już przepadł, gdzieś idzie ten gość, więc mówimy, no tu my, to co z Rivaldo, on, a to wy chcieliście gadać z Rivaldo, tak, tak, to on powiedział, że gdyby ktoś o niego pytał, to on absolutnie się nie zgadza, tak, no i nas tak załatwił, mógł nam powiedzieć wprost, tam już mówi, nie, ja dzisiaj dziękuję, nie chcę, tak, to byśmy to zrozumieli, zawsze też i byśmy to zrozumieli, no trudno, tak ma, no ale tutaj nas
że tak powiem, nie umiał powiedzieć nie w twarz, tylko się wykręcił tutaj gościem, a gość nie miał nic przeciwko, no nieważne. I dużo było takich rzeczy, powiem tylko krótko, żeby, bo to było zabawne, jak Ronald Koeman, dzisiaj, kiedyś właśnie też legendarny piłkarz Barcelony, a dzisiaj trener reprezentacji Holandii, z którą gramy w Lidze Narodów, i więc ciekaw jestem, czy powtórzy się ten wywiad. I jak był mecz Polska-Holandia, chyba za trenera Andrzeja Strejlała, i on tam podbiegłem do niego, mówiąc: Mr. Koeman, interview for Polish press. A on na to: no. No więc ja rzuciłem: just five words. Na co on stanął i powiedział: no, 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 no. Więc to też było przed meczem, więc może nie chciał się rozpraszać przed meczem, dzień przed meczem, tak, ale to też zależy indywidualnie od zawodnika. Jedni są totalnie wyluzowani, inni właśnie się koncentrują i nie chcą być zagadywani przed meczami, ale ja się nigdy nie obrażam, wiadomo, to jest zawodnik, on stoi przed jakimś swoją życiową szansą, zwłaszcza na takich wielkich imprezach jak Igrzyska Olimpijskie. Jeśli nie są, nie chcą rozmawiać właśnie jako atasze prasowy. Jak mówię, nie było wielu, znaczy w ogóle z Polski była tylko ekipa TVP, ale jak inne media zagraniczne próbowały łapać polskich zawodników i ja byłem pośrednikiem, mnie o to prosić i oni na przykład nie chcieli, no to ja to w pełni rozumiem, tak? Wolą rozmawiać po zawodach niż przed zawodami. No jasne. No a w drugą stronę, bo tutaj mamy kilka takich przykładów, kiedy jako dziennikarz zostałeś, mówiąc brzydko, olany przez zawodników czy trenerów, a znasz jakieś przykłady, znowu, to nie musi być przykład z twojej kariery dziennikarskiej, kiedy to dziennikarz poszedł o krok za daleko? Dziennikarz o krok za daleko. Nie mam teraz gotowej historii. Na pewno było tysiące takich historii, kiedy na przykład zawodnik, kiedy dziennikarz z zawodnikiem czy z trenerem umawiali się, że wywiad jest na żywo, a jakichś kwestii nie poruszamy, a mimo wszystko te kwestie zostały poruszone. Tutaj zaraz tylko nie pamiętam dokładnie, czego to dotyczyło, ale taki legendarny dziennikarz Paweł Zarzeczny miał powiedzenie, że nie ma rozmów prywatnych. Zadzwonił do kogoś w jakiejś tam sprawie, ktoś mu off the record powiedział, opowiedział całą historię, jakąś tam smaczną, tylko mówi: absolutnie to nie do publikacji, i tak dalej, coś tam pogadali, a następnego dnia to się ukazało w Przeglądzie Sportowym, czy w Super Ekspresie, już nie pamiętam, ten dzwoni: jak mogłeś, przecież mówiłem ci, że to była rozmowa prywatna. On powiedział: nie, ja nie, dziennikarz nie prowadzi rozmów prywatnych, no jednak to jest daleko posunięte, tak, bo ja dużo bardzo rzeczy się dowiedziałem off the record albo z embargiem, że nie publikuję tego dopiero na sygnał, bo to może zaszkodzić w negocjacjach, więc to tak po ludzku trzeba do tego podchodzić, ale inna rzecz, że przez to nie miałem newsa, potem ten news ktoś inny opublikował i ja tu się zachowałem fair, ale moja redakcja ani ja nie miałem jakiegoś smacznego newsa. Więc może lepsze jest podejście, że nie ma rozmów prywatnych. Natomiast oczywiście zdarzało się mnóstwo sytuacji, gdzie dziennikarze przeholowywali w trakcie, że w związku z tym sportowcy zrywali ten wywiad, wstawali w trakcie, i to też jest taka historia z Pawłem Zarzecznym, jak z Leobenhakerem, którego ostro atakował. On przyszedł do redakcji z Michałem Mickiewiczem, ówczesnym szefem PZPN-u, no i tam popijając koniaczek w biurze naczelnego, Paweł rzeczywiście na przykład zadał pytanie: w Polsce mężczyźni przechodzą na emeryturę w wieku 65 lat. Leo, ty już masz 70 lat, dlaczego ty nie jesteś na emeryturze? No, nie, on się obraził, wstał i chciał wyjść, a skończyło się tak, że Paweł stracił wtedy pracę w końcu w Przeglądzie Sportowym. No to grube konsekwencje, jak za jedno pytanie. Było takich parę spięć i zdarzało się, że dziennikarze przeholowywali, na przykład
po alkoholu, przychodzili do pracy, tak, czyli na wywiad albo na mecz i potem na konferencji prasowej. To stare czasy, ja dopiero zaczynałem wtedy, lata 90. No dzisiaj takie rzeczy się nie zdarzają, ale no, widziałem niestety wielu kolegów starszych, takich z czasów jeszcze PRL-owskich, przyzwyczajonych może. I dochodziło do jakichś ekscesów takich na konferencji z udziałem nietrzeźwego kolegi. Ale jak mówię, to jest miniony okres, dzisiaj już pod tym względem przynajmniej panuje pełny profesjonalizm. Okej. To chciałbym też zapytać, czy sądzisz, że dziennikarze sportowi powinni być w jakiś minimalny sposób przeszkoleni z zakresu psychologii albo psychologii sportu? I w jaki sposób takie szkolenie mogłoby im pomóc lub przeszkodzić w wykonywaniu swojej pracy? Czy powinno? To nie chcę przesądzać. To jest chyba indywidualna sprawa każdego dziennikarza. Ja przegadałem dużo, odbyłem dużo rozmów z psychologami i zawsze uważam, że to mi... Nie czytałem może jakiejś specjalnej lektury, ani nie przechodziłem szkoleń jako takich, ale z tych rozmów, z wywiadów, w ogóle z rozmów z samymi zawodnikami, którzy opowiadają, ile im daje współpraca z psychologiem, to po prostu bardzo, bardzo wzbogaca warsztat, tak? Bo po prostu więcej się rozumie tego, co zawodnik robi, jak do tego podchodzi, czy osiąga sukces, czy nie. To tak jakby zdradzał tajniki treningu. Natomiast zaobserwowałem zmianę stosunku do psychologa sportowego. Pamiętam czasy, kiedy to było coś wstydliwego, przyznać się. Raczej zawodnicy ukrywali, nawet jeśli współpracowali, a niedaleko się cofając wstecz, właśnie Franciszek Smuda przecież wyśmiewał psychologów sportowych, mówił, że on tu jest najlepszym psychologiem sportowym, prawda? Co to? Albo tam, co to baby, że piłkarze to nie baby, żeby potrzebowali. Właśnie, bo sięgnięcie po psychologa sportowego było oznaką jakiejś słabości, a nie inwestycji w siebie, a nie po prostu jakby dołożenie do swojego treningu kolejnego bardzo ważnego elementu, bo nie tylko mięśnie, ale i głowa. Tak? I to właśnie nastąpiło wtedy. Pamiętam, że Wojtek Szczęsny był pierwszym, który zaczął mówić o tym, ile mu to daje, że wizualizacja. Pamiętam Robert Korzeniowski, tak? Też taka osoba, która bardzo dużo zrobiła dla popularyzacji współpracy z psychologiem, pokazując, opowiadając, jak wiele mu to daje, więc czy dziennikarz sportowy na pewno powinien pamiętać o tym elemencie i o niego dopytywać, tak, samych zawodników, bo często to ubogaca rozmowę, rzuca nowe światło na sukces lub porażkę, lub przepracowanie tej porażki, bo to jest bardzo ciekawy aspekt, natomiast czy koniecznie sam zawodnik powinien przejść przeszkolenie, to nie wiem. Może powinien, ale niekoniecznie od strony, co robi zawodnik, tylko takie właśnie, jak rozmawiać z zawodnikiem, jak rozmawiać, jak go otworzyć, tak? jak mu pokazać, że taka rozmowa z dziennikarzem też może być takim elementem, może nie pracy psychologicznej, ale takiego otwarcia się i przepracowania tych przygotowań do startu lub poradzenia sobie z sytuacją po starcie. Bardziej mi się tutaj kojarzy coś na wzór budowania wizerunku, czy mądrego budowania wizerunku poprzez odpowiedni kontakt z mediami. Ja mam taki moduł w swoim szkoleniu dla Szkoły Mistrzostwa Sportowego tutaj w Gliwicach, gdzie poświęcamy część naszego czasu na przedmiocie psychologia sportu właśnie do pracy z mikrofonem, z kamerą. Tak. I staramy się też oswoić ten aspekt zawodu sportowca, bo on jest po prostu w tym momencie równie istotny jak każdy inny. Tak. No to super. Bardzo dziękuję za tę perspektywę, Michał, bo no jesteś kopalnią historii. Ja nawet bałem się w niektórych momentach przerywać, bo... No ale historia... przepraszam, jeśli zagadałem, ale... ale nie, mówię serio. No, ja ich słuchałem naprawdę z dużą uwagą i ciekawością tego, jak to twoje doświadczenie, jak ta twoja kariera dziennikarska się toczy od już wielu, wielu lat. Przygoda.
to na koniec opowiem Ci tylko, bo może nie każdy wie, no wszyscy znają Cristiano Ronaldo, tak, wielki gwiazdor, jak już tu go wspominałem, człowiek, który w ogóle nie potrzebuje mediów, bo ma tylu fanów w mediach społecznościowych, najlepiej zarabiający sportowiec świata, który notabene, co jest ciekawe, jego dochody, nie mówię, że z reklam, bo to wiadomo, ale z mediów społecznościowych właśnie przynoszą mu więcej pieniędzy niż z gry. Zarabia dużo więcej na przykład na Instagramie niż w Juventusie. Ale jakim jest człowiekiem? Bo tutaj rozmawiamy o współpracy dziennikarz zawodnik, a tu jeszcze mega zawodnik, najsłynniejszy zawodnik naszych czasów. Otóż dzisiaj to jest tak, że dziennikarz z Polski z takim Cristiano Ronaldo nie zrobi wywiadu od tak, tylko po prostu musi liczyć na wsparcie sponsorów i mi właśnie udawało się parę razy stanąć przed obliczem tak wielkiego zawodnika, bo po prostu organizował to jego sponsor. Tak miałem, zadzwoniły do mnie linie Emirates, pytając, czy chciałbym zrobić wywiad z Cristiano Ronaldo. Ja mówię, no nie wiem. Czy chciałbym, no a kiedy? Muszę się zastanowić. Nie, no jasne, żebym chciał. Dawać, co mam zrobić? Oni mówią, mówię, byłem wtedy naczelnym przeglądu, mówię, macie okładkę przeglądu, macie tu rozkładówkę, tutaj serwis online, jeśli wideo, to tu strona główna i tak dalej. Nie, nam to wystarczy, że pan na Twittera wrzuci link do reklamy, bo Cristiano Ronaldo mamy świetną reklamę z Pele, zostaje ambasadorem linii Emirates i zabieramy pana do Madrytu właśnie na taką konferencję i tak dalej. No i w ogóle śmieszne było to, że ja tam pojechałem i okazało się, że ja tu redaktor naczelny jestem przedstawicielem Twittera i byli sami tacy goście typu jakiś tam znany Instagramer z Francji, Facebookowicz z Anglii, jakiś tam youtuber z Hiszpanii, a z Irlandii był podcast, właśnie jakiś autor najlepszego, największego podcastu piłkarskiego. No i byli z całego świata dziennikarze i te wywiad z Cristiano Ronaldo trwał 15 minut, ale nie był jeden na jeden, tylko pięciu dziennikarzy. I do mojej grupy miałem niestety dziennikarza z Chin, z Wietnamu, z Niemiec i z Rosji. I ten z Wietnamu spędziłem z nim, zjadłem z nim kolację, wcześniej w hotelu, absolutnie świetnie mówiący po angielsku, bardzo dużo mi o współczesnym Wietnamie opowiadał. Bardzo fajny, ciekawy taki chłopak, on był z radia. I siadamy, przychodzi Cristiano Ronaldo i ten dziennikarz wpadł w absolutny jakiś awans. Nie był w stanie zadać pytania. Siedział obok Cristiano Ronaldo i coś bełkotał. Mimo, że świetnie znał angielski, to nie był w stanie sformułować pytania. Wpadł w taki bełkot i trzęsło nim. Po prostu, no nie wiem, sparaliżowało go samo to, że siedział obok Cristiano Ronaldo. My tak, nas trochę też sparaliżowało, no bo rany boskie, jak atak paniki to wyglądało. A Cristiano Ronaldo objął go, mówi, nie przejmuj się. Take your time, spokojnie. To było round table, czyli każdy z nas zadawał po jednym pytaniu i tak latało w kółko. On mówi, spokojnie, jedźmy, niech tutaj zada kolega pytanie, wrócimy do ciebie, ty się uspokoisz. Tak dalej. Tak naprawdę się zatroszczył o niego. No i my tutaj zadajemy pytania, co w ogóle też było śmieszną anegdotą, bo dziennikarz z Chin zadał pytanie, Cristiano Ronaldo, what do you think? China. No i Cristiano Ronaldo mówi, wspaniały kraj, wspaniały naród. No, cóż tutaj, no ale nieważne. Były śmieszne pytania. Dziennikarz z Niemiec pytał o najpiękniejszą Niemkę. Ja tu byłem jedyny z pytaniami piłkarskimi, zresztą, które on docenił. My wracamy do Wietnamczyka i on dalej nie jest w stanie wyartykułować pytania, a przyleciał z Wietnamu. Tu ma sprzęt radiowy do nagrywania i ten wywiad się skończył, a on nie zadał pytania, prawda? Cała podróż zasponsorowana na darmo. I Cristiano Ronaldo sam z siebie mówi, wiesz co, czekajcie, no nie możemy go tak zostawić. To ja wziął mikrofon od tego radiowca i mówi, to ja tu nagram takie pozdrowienia dla moich wietnamskich fanów i sam z siebie powiedział tam parę takich ciepłych słów. Hi, tutaj Cristiano Ronaldo, pozdrawiam wszystkich moich fanów w Wietnamie, jesteście cudowni, coś tam dostaję od was. Sam z siebie zatroszczył się tutaj o to, żeby dziennikarz, no nie wiem, nie stracił pracy, jak to pojechałeś,
nie przywiązać i tak dalej. Więc to pokazuje też, że jest i w tych nawet największych zawodnikach empatia i zrozumienie dla naszego zawodu. To jest naprawdę świetna historia, żeby my na dzisiaj w tej rozmowie postawić kropkę. Skarbnica wiedzy o sporcie, o dziennikarstwie sportowym. Michał Pol był dzisiaj moim i waszym gościem. Michała można znaleźć w internetach. Może sam najlepiej powiesz, gdzie cię znaleźć i gdzie cię szukać. Na Twitterze mnie najłatwiej znaleźć i na YouTubie kanał Polsport, kanał sportowy. Zapraszam serdecznie. Dziękuję bardzo za rozmowę. To ja dziękuję i spokoju w czasach pandemii i zdrowia również. Życzę tobie i wszystkim twoim najbliższym. Nawzajem i do zobaczenia. Miło byłoby się poznać w Rilu, też nie tylko na łączach po pandemii. Dobrze. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia, do usłyszenia. Dziękuję za wysłuchanie tego odcinka podcastu Głowa Rządzi. Nowe odcinki pojawiają się regularnie 1 i 15 dnia każdego miesiąca. Jeśli nie chcesz ich przegapić, zachęcam cię do subskrybowania podcastu na platformie, z której aktualnie korzystasz. Będzie mi też niezmiernie miło, jeśli gdzieś w internecie zostawisz pozytywną recenzję lub po prostu zachęcisz znajomego albo dwóch, żeby także posłuchali tej audycji. Aby być na bieżąco z moimi innymi działaniami, koniecznie odwiedź moją stronę internetową www.głowarządzi.pl, pisane oczywiście bez polskich znaków, oraz zajrzyj do mediów społecznościowych na Facebooka i Instagrama, gdzie można mnie znaleźć jako Głowa Rządzi. To najlepszy sposób na bezpośredni kontakt ze mną. Trzymaj się ciepło i do zobaczenia lub usłyszenia.